Startujemy z grupą wsparcia dla osób, które cierpią z powodu otyłości. To grupa otwarta, w związku z tym każdy, kto ma taką potrzebę, chciałby zasięgnąć takiej pomocy i specjalisty, i też grupy, bo to jest bardzo ważne w leczeniu otyłości, żeby mieć taką motywację też z zewnątrz, będzie mógł skorzystać z takich spotkań. Element psychoedukacji dotyczący mechanizmów powstawania otyłości, też czynników, które podtrzymują tę chorobę i co robić, żeby sobie z tym radzić. Dużo o emocjach, które są jednym z głównych czynników warunkujących radzenie sobie z tym problemem. Będziemy także pracować na procesie, wyznaczać sobie cele. Osoby, które cierpią na otyłość, żeby mogły się ze sobą nawzajem konsultować, wspierać. Badania pokazują, że 59% naszej populacji zmaga się z nadwagą, a w konsekwencji także z otyłością, więc problem jest duży. Niestety też społeczne myśli na temat otyłości nie pomagają, bo z jednej strony mamy dużo o niezdrowej żywności, z drugiej strony dużo stygmatyzacji. W związku z tym jest to odpowiedź na to, żeby znaleźć taką grupę osób, która patrzy na problem z jednej strony poważnie, ale z drugiej strony też empatycznie. Bardzo wiele czynników na to wpływa. Też ta grupa będzie miała za zadanie zachęcić członków do tego, żeby skonsultować się z lekarzem specjalistą, ponieważ nie każda osoba ma taką odwagę, w ogóle widzi znaczenie leczenia farmakologicznego. Spotkanie jest otwarte, każdy może przyjść, też bardzo ważne jest to, żeby osoby mogły przyjść anonimowo, ze względu właśnie na takie chronienie siebie. W związku z tym nie prowadzimy zapisów, pacjenci mają taką informację, że mogą po prostu przyjść, zobaczyć, doświadczyć. Z czasem być może powstanie z tego grupa terapeutyczna. Tutaj w szpitalu mamy poradnię leczenia otyłości, gdzie pracuje cały zespół, dietetyk, lekarz, fizjoterapeuta, no i ja, psycholog. W związku z tym te osoby, które jeszcze w programie nie są, to będą miały taką możliwość zapoznać się z propozycją poradni i dostać pomoc specjalistyczną. Otyłość często kojarzy się z lenistwem, właśnie ze złym jedzeniem. Też no, często ma związek z uzależnieniem, z nieradzeniem sobie z różnymi trudnościami emocjonalnymi. W związku z tym, mimo że otyłość jest chorobą przewlekłą, prowadzącą do wielu konsekwencji, no to wciąż jest bagatelizowana. Takim wskaźnikiem, powiedzmy, matematycznym, który nam podpowiada i też jest kryterium diagnostycznym, to BMI oczywiście. No i w tej chwili 30 kg na metr kwadratowy ciała jest to ta granica, kiedy należy się martwić i wtedy diagnozujemy otyłość.